Liczba ubezpieczonych objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, nie będących obywatelami Polski, wynosi aktualnie 558 tysięcy. Najliczniejsze to są osoby ubezpieczone z Ukrainy, to jest 418 457 osób, a potem białoruskie 30 731, potem wietnamskie 8 167, mołdawskie 7 816, rosyjskie 7 049. Z tej statystyki wynika, że dominującą grupą są obywatele ukraińscy, te ponad 418 tysięcy. W tej liczbie mamy Ukraińców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 216 tysięcy. Działalność gospodarcza to są 4 tysiące, zlecenia i inne tytuły to jest 198 tysięcy osób. Ci cudzoziemcy, te 558 tysięcy cudzoziemców, w razie spełnienia warunków przewidzianych w prawie nabywają świadczenia chorobowe i inne związane z chorobą. Nabywają też część uprawnień do emerytury, ponieważ jedna składka w polskim systemie emerytalnym też otwiera prawo do emerytury. A więc na pewno jest to wzmocnienie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale także musimy kalkulować, że w razie zajścia tych warunków prawem przewidzianych, konieczność wypłaty świadczeń pieniężnych i to w takim znaczeniu jak dla pracowników polskich, jak dla zleceniobiorców, czy też osób objętych innym tytułem do ubezpieczenia społecznego. Składki, które płacą na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, no jest częścią w ogóle funduszu emerytalnego czy rentowego. To jest cała zasada, no jesteś uczestnikiem wspólnoty ubezpieczeniowej, no to wnosisz składki, a jak spełnisz warunki, to masz prawo do świadczeń. Współfinansują wszyscy ubezpieczeni. Tu nie można w ten sposób, że cudzoziemcy i niecudzoziemcy. My mamy jeden status ubezpieczonych, tak, a więc wszyscy ubezpieczeni wnoszą składki, bo tak przewiduje nasz system prawny, a z tytułu tych składek zgodnie z zasadą wzajemności, ekwiwalentności, odpłatności mają prawo do świadczeń.